Siemano, siemano widzowie! Witam was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. W dzisiejszym odcinku przetestujemy nową jednostkę, która została dodana w wczorajszym update'cie, a chodzi tutaj dokładnie o Titan Drillmana. No i sobie go sprawdzimy, przetestujemy i zobaczymy, czy jest potężny. A ty widzu, koniecznie pamiętaj o zostawieniu tej łapki w górę, subskrypcji i zapraszam cię serdecznie do oglądania. Na start odcinka bardzo serdecznie chciałem pozdrowić nowych wspierających. Są to MRK, Promek, Mizia Pustel i Szymon Mrowiński. Bardzo dziękuję wam za wsparcie i pozdrawiam cieplutko. No i również zajrzyjmy sobie do mailboxa, bo tak jak to było w ostatnim odcinku, troszkę pożebrałem, więc zobaczmy, co udało nam się tu wyżebrać. 26 giftów, ojojoj. No jest potężnie, tylko gdzie to się zaczyna? Dobra, to jest chyba początek. Panew, dziękuję za 69 gemów i Bad Speakermana, pozdrawiam. Mizia 100 gemów, dziękuję ogromnie. Wojtek 20 gemów, pozdro. Willy Sinistera dał, co jest? Willy dał Sinister Titana, no giga chat, dziękuję ci Willy ogromnie. TDR, bardzo dziękuję, pozdrawiam również. Hard Rock Walk, pozdrawiam, dziękuję za 165 gemów. Wojtek 60 gemów, pozdro. Igisytysygy, nie wiem jak się czyta ten nick, pozdro cieplutko. Wojtek Sztos, dzięki za elfika. Tu kolejnego jeszcze jednostkę, Reinderka. Nie widzisz mnie, dziękuję za Titana. Również Dancing Speaker Woman i Speaker Spidera, bardzo dziękuję. Yoshi Fan, dziękuję za 180 gemów. Szwagier Scientist i 150 gemów, pozdro cieplutko, mega dziękuję. Szwagier jeszcze tutaj Titana dołożył chyba na konkurs, dzięki cieplutko szwagier. Jeszcze patrzcie ile dołożył, jeszcze dwie santy dołożył, ale giga chat. Dziękuję również James. Tutaj ziomek pyta, czy dam ofkę. No niestety nie mam ofek, więc cię odrzucę byczku. I Yoshi Fan, dziękuję za około 20 gemów. Wszystkich serdecznie bardzo pozdrawiam. Klajmujemy wszystko. I myk, wszystko mamy sklajmowane i mamy 1851 gemów. Ja jeszcze sobie trochę jednostek posprzedaję, bo zamierzam zrobić opening nowych creatów, które zostały dodane w wczorajszym update'cie. No jak widzicie, tutaj mamy Sav Upgraded Titan Cameramana, Toxi Upgraded Titan Cameramana oraz Hyper Upgraded Titan Speakermana. No jego będę chciał zdobyć i przetestować w następnym odcinku, ale czy mi się to uda? No nie wiem, zobaczymy. No ale dobra, nie o tym dzisiaj, gdyż ależ w sklepie wczoraj pojawiła się nowa jednostka z Robux i jest to Titan Drillman. I powiem wam tak, zagrałem jedną gierkę, nie będę wam spoilerował, ale ja go sobie nie kupię za Robuxy. Ja go pożyczyłem od szwagra, za co bardzo mu dziękuję, pozdro szwagier. No i dobra, ja wam tu nie będę nic spoilerował, bo jedną grę nim zagrałem wczoraj właśnie. No ale okej, nie gadajmy tyle, ubierzmy naszego Titan Drillmana, weźmy sobie również jakiegoś Speaker Repair Drona. Możemy dać Annoncera również. Santę i Green Laserka, takie moje tradycyjne combo. No i wiecie, jaką mapę lubię, widzowie, no doskonale wiecie, no uwielbiam Toilet HQ, więc idźmy sobie na Toilet HQ, zobaczymy jak ta jednostka gdzieś się sprawowała. I powiem wam tak, nie wiem czy ryzykować tryb Nightmare, ponieważ postawienie kosztuje $750 na start, więc ja bym sobie nie tryhardował, tylko po prostu chcę wam pokazać jak ta jednostka wygląda, więc pójdźmy sobie na tryb Hard, no i przetestujmy ją. No ale na start jak zwykle Santy postawmy, bo Santy będą nam bardzo potrzebne tutaj. Pierwszy wavik to możemy te jednostki w sumie poprzepuszczać, bo czemu by nie, i tak nic tu ciekawego nam nie zadadzą HP. Więc pierwszy wavik poprzepuszczajmy, później postawmy sobie tego green laserka właśnie. No i później naszego Titana Drillmana. Okej, drugi wave się kończy, przechodzą te kiblarze, no one dużo nie zadadzą. Trzeci wavik, dajcie mi trzeci wavik, elegancko, $50 jeszcze i sobie postawimy green lasera, żeby tutaj obijał właśnie te jednostki. No a później już na tego Titana zbieramy. Dobra, myślę, że już tego green lasera możemy gdzieś tutaj postawić, żeby nam jednak za dużo HP nie zadali, więc postawmy sobie go gdzieś tutaj. No a póki co dalej skupiamy się na santach, bo jednak kasa będzie nam tu bardzo potrzebna. Chociaż powiem wam tak, ten Titan w ulepszeniach nie jest drogi, naprawdę jest bardzo tani. Tylko na start gry no $750 to dosyć dużo. No ale później już upgrade'y są bardzo tanie moim zdaniem. Dobra, ulepszamy znowu nasze santy, bo czemu by nie, możemy tutaj laserkę raz ulepszyć. I jakoś ta gra powoli leci. Okej, kolejna santa ulepszona i myślę, że jak mamy takie trzy santy ulepszone, a nie, jeszcze jedna santa, no to tam jeszcze ulepszymy i teraz możemy postawić naszego Titana Drillmana. I myślę, żeby sobie go na start gdzieś tutaj położyć, bo czemu nie, tutaj go postawimy. Możemy od razu nawet Annoncera kupić. I repair drona, okej, powinniśmy dostać $750, jeżeli się nie mylę, albo chociaż 600.
jeszcze dostaniemy? Tak, mamy, dobra, stawiamy Titana na start, 1500 damage'a, range jest 20 i cooldown 1 sekunda. Więc no na start nie jest jakiś potężny, prawda? Nie jest jakiś potężny. Patrzcie, jak on tutaj właśnie drilluje ziomków, patrzcie, patrzcie, pyk tutaj jednym, pyk drugim. Ale to jest jeszcze nieulepszony Titan, możemy go ulepszyć raz na drugi level. 5000 damage'a, 1 sekunda dalej tak samo. No ale spokojnie, już cooldown się na trzecim levelu zmieni za chwilkę. Tylko no musimy Santy trochę poulepszać. No ale i tak, taki Titan na początku bijący 5000 damage'a na 1 sekundę, to jest bardzo dużo. I na taki tryb hard wystarczy nam z zupełności taki jeden Titan. Tylko że gorzej by to wyglądało na trybie Nightmare, wierzcie mi na słowo. Chociaż nie no, na Nightmare'ze jeszcze dawałby radę na spokojnie ten Titan Drill i fajnie by się nim grało, ale na Nightmare'ze w sumie nie testowałem, ale no zobaczycie jaki on będzie miał damage. No nie jest jakiś przeogromnie mocny. No i właśnie, mamy drugi level. Ulepszyliśmy na początku tam za kilkaset dolarów, potem za 1000 ponad, jeżeli się nie mylę, chyba 1700 to było. W sumie możemy postawić drugiego, żeby zobaczyć dokładnie ile kosztuje ulepszenie, bo ulepszenia są tu bardzo tanie, więc tak, postawienie 750 dolarów, pierwsze ulepszenie 1250, kolejne już będzie nas kosztowało 3000 dolarów, zaraz będziemy mieli, to możemy ulepszyć. I ostatnie ulepszenie, tak, ostatnie, ten Titan ma tylko 4 levele, nie ma więcej leveli. I tak jak widzicie, ostatnie ulepszenie kosztuje nas 5000 dolarów, czyli taki Titan od początku do końca jest tak naprawdę w ulepszeniu mega tani, bo około 10000 dolarów potrzebujemy. I ulepszamy go od razu i bije 5000 damage'a na 0,2 sekundy. No jeżeli dodamy tutaj Annoncera, to będzie na 0,19, 0,16 jakoś. Więc czy to jest dużo? Jeżeli ktoś nie ma Annoncera, 25000 damage'a na sekundę? No nie jest źle, nie jest źle. Jeżeli ktoś nie ma jakichś mega potężnych jednostek typu, nie wiem, Titan Cinema, oczywiście chodzi tu o Godly Titana, albo Sinisterka, no to powiem wam, taki Drillman jest naprawdę fajny. Aczkolwiek jakbym miał do wyboru wydać 600 Robuxów na niego, albo 700 na Clockmana, to zdecydowanie bardziej polecam wam Clockmana, bo Clockman jest potężniejszy moim zdaniem. I tak w ogóle ten Titan tak już jest, tak szczerze, zbuffowany, bo on na początku jak wyszedł był zdecydowanie słabszy i zdecydowanie mniej bił niż teraz. O i właśnie, patrzcie, on tu ma taki rdzeń, z którego smaży nasze kiblarze i to jest naprawdę fajne i ta animacja jest w ogóle mega ładna. Bo patrzcie, tu kiblarz wychodzi do spania, wychodzi do spania, wychodzi do spania i patrzcie jak tu smaży z tego rdzenia swojego przepotężnie. Przy okazji możemy sobie drugiego postawić, bo czemu by nie, pyk, 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 ulepszamy na mak. W sumie tych tutaj Annoncerów i Speaker Repair Drony możemy sprzedać, Titana też, Green Lasera też, no i tu sobie na respie bym postawił chyba tych Annoncerów. Możemy jednego tutaj postawić, o, ulepszamy go oczywiście na maksa, oj, coś tu zestunowany został, no dobra, no to tutaj dronika sobie postawimy, bo czemu nie, ulepszymy na maksa. Przy okazji Santy można ulepszyć, bo jest 23 wave, a ich jeszcze nie ulepszyłem na maksa, więc możemy powoli sobie ulepszać. No ale to jest hard, no tutaj taki Drillman, powiem wam szczerze, naprawdę, jeżeli ktoś gra tylko harda, idealnie, nic tu nie musicie robić, stawiacie jakieś dwóch drillków, no i tak do 30 któregoś wave'a oni sami będą wam kierować grę. Na trybie Nightmare wygląda to podobnie, tylko że na trybie Nightmare, no na początku musicie się trochę postarać, coś innego jeszcze postawić, bo na początku nie będzie tak łatwo, no ale to jest Nightmare. Ale myślę, że nawet na trybie Nightmare ten Drillman naprawdę będzie sobie dawał na spokojnie radę. Jestem ciekawy tylko tego Endless moda, do którego wave'a doszlibyśmy grając tylko takim Titanem. Jeżeli chcielibyście taki odcinek widzowie, napiszcie koniecznie w komentarzu, to możemy przetestować sobie tego Titana tylko na trybie Endless mod. Ja obstawiałbym, jeżeli z Cloakiem doszliśmy do około 62 wave'a, to z tym ziomeczkiem, no nie wiem, 55, 50, dalej bym raczej mu nie dał. Bo jednak no jest mocny, ale no powiedzmy sobie szczerze, 25000 damage'a, no w sumie trochę więcej teraz, bo jak mamy właśnie tutaj Annoncerów, troszkę więcej na sekundę dajemy, ale no bez Annoncera 25000 damage'a na sekundę nie jest to dużo. W porównaniu, że na przykład Godly jednostki biją zdecydowanie więcej, a Godly jednostka jest dosyć łatwa do zdobycia. Albo taki właśnie Sinister, Sinister chyba kosztuje 3000 gemów, a bije zdecydowanie więcej, no ale w upgrade'ach też jest droższy. Zróbmy sobie taką większą armię tych Drillmanów, bo jeszcze dzisiaj mam coś ważnego wam do przekazania i naprawdę jest to bardzo ciekawa wiadomość. Bo w tym update nie został dodany tylko Drillman oraz ten Create, którego pokazaliśmy na start odcinka, tylko jeszcze jedna potężna rzecz, na którą no ja postaram się troszkę przytryhardować i mam nadzieję, że wy też będziecie tryhardować, żeby to zdobyć. Chyba już niektórzy wiedzą, o co mi chodzi. No ale dobra, póki co skończmy tą grę i zaraz wam powiem, o co tak dokładnie mi chodziło.
No Trip Hardzik, no to powiedzmy sobie, no łatwy jest, no tutaj kasy nie potrzebujemy. Tani jest tutaj ten drill w ulepszeniach, już prawie mamy full armię zrobioną z drillmenów. Ładnie tu smażą tym rdzeniem, to mi się podoba i chyba już nic z tym nie muszę robić tak naprawdę. Mamy ilu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu. Siedmiu, koniec giereczki, tak naprawdę nic nie musimy robić, tylko czekamy, żeby wygrać grę. Przy okazji mamy 38 wave'a, ja sobie dosłownie tutaj chilluję bazę, przeglądam telefonik, jest totalnie łatwiutko. Takie 7 drillmenów, wiecie co, ja sobie nawet jeszcze dwóch sprzedam. Takie zobaczyć, czy 5 da radę na przykład, tego też sprzedajmy. Okej, 5 drillmenów na trybie hard, wiadomo, to nie jest Nightmare, to nie jest Endless mod. Na Nightmare'ze szłoby to troszkę gorzej, a na Endless modzie to ja bym musiał tak tryhardować jak nigdy. Ale to jest hardzik, taki przyjemny tryb do grania sobie. I jak na tryb hard, jakby ktoś na przykład był nowy i miał wydać 600 robuxów, no wiadomo, lepiej dołożyć stówę i kupić Clockmana, dalej to jest moje zdanie, że Clockman jest lepszy, ale jeżeli ktoś by bardzo chciał, na przykład już ma Clocka, to taki drillman do samego przetestowania albo do samych takich właśnie gierek jak teraz jest fajny. Oj, tu już są problemy, patrzcie, 42 wave, w końcu coś się zaczęło dziać, praktycznie końcówka gry, ale ja na razie jeszcze nic nie stawiam. Zobaczymy, czy coś tu się ciekawego wydarzy, czy jednak dadzą radę. Jeżeli nie, to najwyżej tutaj gdzieś postawiam. Przy okazji te santy też możemy sprzedać, bo już mam 100 tysięcy dolarów oszczędzone. Nawet 120 tysięcy. No ale widzicie, no nic nie zrobiłem i tak dali radę i tak. Ja jeszcze tylko chcę porównać, jak by wyglądał Green Laser, czyli jednostka za 300 albo 400, 300 Robux, do takiego właśnie Titana. Uwaga, postawmy jego sobie. W upgrade'ach no jest bardzo tani, bo jest jeszcze tańszy. No i 1800 damage'a, no dobra, bije mniej faktycznie, tylko że on jeszcze slowuje. Tylko że ta jednostka też kosztuje mniej, bo właśnie nie wiem, czy 300 czy 400 Robux. Jeżeli 300, to jest o połowę tańszy. No ale okej, no 1800 damage'a, 5000 damage'a, jest jednak tu różnica duża. Tylko no wiadomo, laser to jest taka jednostka, żeby tylko wyslowowała trochę postaci i tyle, i na początek giereczki, bo jest tania. A taki Titan, no to jest głównie do carry robiony. Dobra, 47 wave, ja tu nic nie robiłem, jak widzicie mam 130 tysięcy dolarów, idzie nam prześwietnie, tryb hard, drillman, idealne combo, jeżeli ktoś chce sobie pograć, nafarmić gemy, polecam cieplutko. 15 minut giereczki, easy winek. 48 wave, no zobaczmy, czy damy radę tak do końca, jeszcze sprawdźmy sobie, bo może jakoś nas tutaj zaskoczą te jednostki, nas tutaj pokonają pod sam koniec, chociaż w to wątpię, no ale zobaczymy, zobaczymy, może się jakoś zaskoczymy, niemiło można by to rzec. Okej, Rocket Toilet, 49 wave, oddzieli nas jeden wave tak naprawdę do finałowego bossa. Okej, tu mamy Flying Rocket i UFO Toilet, którzy poszli do spania i Wave 50. Czy damy radę na trybie hard tylko 5 drillami, czy nie? W sumie to jeszcze mamy Annoncera, ale mogę go sprzedać, no bo tutaj dużo on mi jakoś nie zmienia. I uwaga, 50 Wave, zaraz będziemy mieli bossa, pam 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 pam, resp się i idzie Boss Toilet 3-0. Ile sekund zajmie nam pokonanie go? Myślę, że no właśnie tak jak teraz, chyba około 7 sekund, jeżeli tak na szybko liczę, tak. No i widzicie, free 800 coinów w ciągu 15 minut, co daje nam 3200 coinów na godzinę, bez żadnej podki na coiny właśnie. Jedyne co, no to Game Pass na double coiny mi tu podwoił. Jak oceniam tego Titana Drillmana, bo to jest pewnie najważniejsze pytanie. No tak jak mówiłem, jeżeli nie masz właśnie Clockmana, to kup sobie zdecydowanie bardziej tego Clockmana. Jest lepszy, jak widzicie, 25 tysięcy damage'a na pół sekundy, co daje nam 50 tysięcy już. Range jest zdecydowanie większy, a nie, range mają takie same. To przepraszam bardzo, myślałem, że range jest jednak mniejszy, jednak range ma 60. No ale bije dwa razy więcej taki Titan, plus no mamy tą jednostkę, która zatrzymuje czas. Ale jeżeli już masz tego Titana Clockmana, to możesz sobie do tego combo za Robuxy dokupić tego Drillmana, który jest naprawdę fajny. Do zagrania sobie giereczki po prostu z kumplami i tak dalej. Przyjemna postać, fajna, tanie w ulepszeniach, to najważniejsze. No ale jeżeli nie chcesz kupywać Titana, a chciałbyś mieć takiego i jeszcze w ulepszonej wersji, to posłuchaj mnie teraz. W ciągu tego tygodnia mamy dokładnie jeszcze 4 dni. Macie 4 dni, widzowie, żeby pograć sobie Endless Moda. Dlaczego mam grać Endless Moda, pewnie spytacie. Otóż osoby, które są w top 100, tak dobrze mówię, tak, top 100, czyli no musicie dotrwać minimum 100 wave'ów, dostaną niesamowicie mocną nagrodę, bo nową jednostkę, czyli dokładnie upgraded Titan Drillmana, który będzie zadawał 170 tysięcy damage'a na jedną sekundę. Czaicie to? I będzie go miało tylko 100 osób, więc ta jednostka naprawdę będzie przemocarna i serio polecam wam tryhardować na aktualnie Endless Modzie.
Ja sam spróbuję tutaj chociaż na top 100 się wbić. Co nie będzie łatwe moim zdaniem, ale sobie tu może z widzem jakimś pogram, zobaczymy jak to będzie. No i w porównaniu, no zwykły Titan Drillman bije, przypomnę, 25 tysięcy damage na sekundę. Ten upgraded będzie bił 170 tysięcy. No to jest jednak duży przeskok moim zdaniem, jest bardzo duży. No ale dobra, ja sobie spróbuję go zdobyć. Jeżeli mi się nie uda, to może jakiemuś mojemu widzowi się uda i pożyczy mi go na odcinek do przetestowania, bo bardzo chciałbym go przetestować. 170 tysięcy damage na sekundę? No to na Endless modzie cały czas będę miał chyba pierwsze miejsce. Nie, dobra, w następnym odcinku to ja zamierzam zrobić opening, bo tu też mamy fajne jednostki właśnie w nowym create, tylko że on kosztuje 500 gemów. Więc no aktualnie stać mnie na prawie 4 create, więc myślę, że sobie troszkę jednostek posprzedaję i kupię, żeby chociaż do tych 10 create'ów mnie było stać. Ale za dużo gadam, Byku, masz tutaj wyniki losowania z ostatniego giveawaya? Serdecznie gratuluję zwycięzcom i idziemy im wysłać nagrody. Więc nick mamy wpisany, pierwszego Titana wysyłamy, oczywiście potwierdzamy i poszedł mailboxem. I drugi Titan również zaznaczony, klikamy wyślij i wysyłamy. Pozdrawiam chłopaki cieplutko, Titany wysłane na wasze konta. I byłbym zapomniał, dzisiaj macie konkurs i wygrywa jedna osoba, taki malutki zestaw, będzie to DJ Speakerman, jedna Santa oraz Titan Cinema, więc jedna osoba taka wygrywa, jeden co musicie napisać to ważnik w komentarzu oraz dopisać drill. Na następnym odcinku rozdamy sobie oczywiście te jednostki. A ja serdecznie wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Strzel koniecznie Byku tą łapkę w górę, pamiętaj o subskrypcji, bo dużo osób co ogląda te odcinki nie subskrybuje. No i do następnego, siemanu!